Magazyn skrótów ósmej kolejki rozgrywek drugiej ligi rozpoczynamy w Stalowej Woli, gdzie do Stali, przemierzając niemalże całą Polskę, przyjechali błękitni Stargard. Gospodarze po fatalnym początku sezonu teraz notują całkiem niezłą pasę i nie przegrali żadnego z czterech ostatnich meczów. W starciu z błękitnymi Stal napoczęła rywala już w szóstej minucie. Świetne prostopadłe podanie Essama wypuściło Michała Mistrzyka, który sytuację sam na sam zamienił na bramkę. W pierwszej połowie błękitni wyraźnie nie mieli pomysłu na ten mecz, a kolejne okazje marnowała Stal. Wreszcie w 34 minucie piłka dosyć niespodziewanie trafiła pod nogi Adriana Gębalskiego, który uderzył, a futbolówka po odbiciu od słupka znalazła drogę do bramki. Po 45 minutach Stal w pełni zasłużenie prowadziła 2-0, jednak nie można zapominać, że takie samo prowadzenie podopieczni Rafała Wójcika roztrwonili przed tygodniem w Poznaniu. Również w sobotę po zmianie stron Stal oddała inicjatywę rywalowi. W 55 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Przemysław Brzeziański sprawił, że błękitni złapali kontakt. Brzeziański pojawił się na boisku dopiero po przerwie i od razu wpłynął pozytywnie na grę przyjezdnych. Niespełna 10 minut później ten sam zawodnik stanął przed kolejną szansą i precyzyjnym strzałem doprowadził do remisu. Stalowej Woli wróciły więc demony z meczu z Wartą. Mimo prowadzenia 2-0 znów punkty oddalały się od miejscowych. Stal po raz ostatni zaatakowała w doliczonym czasie gry. Rezerwowy w tym meczu Kacper Piechniak ruszył lewą stroną, wpadł w pole karne i wydawało się, że piłka musi już zatrzepotać w siatce. Ani Piechniak, ani nabiegający Mistrzyk nie zdołali jednak postawić kropki nad i. Minutę później w poprzeczkę trafił Wasiluk, a niezwykłe spotkanie w Stalowej Woli zakończyło się ostatecznie podziałem punktów. Stal błękitni 2-2. Hitowo zapowiadało się natomiast spotkanie w Częstochowie. Wicelider Raków podejmował czwartą przed tą kolejką ekipę Radomiaka Radom. Gdyby gościom udało się w Częstochowie wygrać, zrównaliby się oni punktami z ekipą trenera Papszuna. Raków bardzo szybko przeszedł jednak do konkretów. Już w drugiej minucie podanie z głębi pola otrzymał Adam Czerkas, który uderzeniem lewą nogą pokonał Szadego. Zespół gospodarzy w kolejnych fragmentach stwarzał sobie dogodne okazje do podwyższenia prowadzenia, jednak kończyło się na niepowodzeniach, aż do 30 minuty. Wtedy z lewej strony boiska precyzyjnie dorzucił Figiel, a Lukas Duriska strzałem głową nie dał bramkarzowi Radomiaka najmniejszych szans na interwencję. Po pół godziny gry Raków prowadził 2-0 i takim też wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. Zaraz po zmianie stron w 47 minucie gospodarze wykonywali rzut rożny, po którym w polu karnym najlepiej odnalazł się Tomasz Margol i bez większych problemów podwyższył na 3-0. Raków nie pozostawił więc Radomiakowi w tym meczu złudzeń, a goście najbliżsi zdobycia gola byli w 70 minucie, gdy niewiele brakowało, by Łukasz Góra niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki. Refleksem wykazał się jednak Tomasz Loska, który uratował w ten sposób czyste konto. Po remisie z Siarką Raków Częstochowa w sobotę rozbił Radomiaka i wrócił na ścieżkę zwycięstw. Pół godziny po Rakowie swój mecz rozpoczął lider Odra Opole. Na stadion Beniaminka przyjechał Row Rybnik, a trener gości już po kwadransie zmuszony był dokonać pierwszej zmiany, zdejmując z boiska kontuzjowanego Tkocza. Na placu gry przeważała Odra, ale albo zawodnikom Jana Furlepy brakowało precyzji, albo też między słupkami dobrze spisywał się Daniel Kaiser. W pierwszej połowie kibice bramek nie obejrzeli, a po przerwie Odra kontynuowała swe ataki. To 67 minuta. Staroń zagrywa na prawą stronę do Mateusza Gansarczyka, ten ścina do środka i strzałem przy samym słupku pokonuje Kaisera. Liderowi udało się więc po wielu próbach wreszcie znaleźć drogę do bramki Rowu, a w kolejnych minutach Odra starała się przypieczętować wygraną następnym golem. W 73 minucie na mocny strzał zdecydował się Wepa, ale z tą próbą poradził sobie Kaiser. Dopiero w 88 minucie gospodarze ponownie wykonali podobny manewr. Zagrali na prawą stronę, gdzie tym razem niekryty pozostawał Mateusz Marzec. Po jego mocnym uderzeniu Kaiser nie był już w stanie interweniować, a Odra wygrała ostatecznie z Rowem 2-0. Beniaminek udowadnia po raz kolejny, że nie jest liderem z przypadku, a wiele wskazuje na to, że kibice w Opolu na poważnie mogą zacząć myśleć o walce o awans. Olimpia Zambrów i Rozwój Katowice na początku sezonu wylądowały w strefie spadkowej. Obie ekipy przed tą serią spotkań miały w swoim dorobku zaledwie 5 punktów, a wygrana w sobotnim meczu w Zambrowie pozwoliłaby jednej z drużyn złapać oddech. W 20 minucie po prostopadłym podaniu Bacha przed niezłą okazją stanął Rafał Wodarczyk i nie zmarnował jej, dając Olimpii prowadzenie. Kierowana od niedawna przez Piotra Rzepkę ekipa poszła za ciosem i jeszcze przed przerwą zaatakowała po raz kolejny. Również w 43 minucie wszystko zaczęło się od Bacha, który tym razem dograł piłkę Sebastianowi Szerszeniowi, a ten zakończył akcję precyzyjnym strzałem. Do szatni Olimpia schodziła więc z dwubramkowym prowadzeniem, które, jak mawia jeden z polskich trenerów, jest wynikiem bardzo niebezpiecznym. Przekonała się o tym drużyna Stali Stalowa Wola, a i Olimpia po przerwie miała problemy. Defensywa gospodarzy w 50 minucie pozostawiła zbyt wiele miejsca Tomaszowi Wróblowi, który wykorzystał to najlepiej jak mógł i zdobył dla rozwoju gola kontaktowego. Już 5 minut później w pole karne Olimpii z piłką wpadł Grzegorz Marszalik, gdzie został sfaulowany przez Bogusza.
Rozwój stanął więc przed wymarzoną szansą na wyrównanie. Tomasz Wróbel ustawił piłkę na 11 metrze i perfekcyjną podcinką doprowadził do rezultatu 2-2. W ciągu 5 minut rozwój Katowice odrobił więc dwubramkową stratę i teraz to goście wydawali się bliżsi końcowego triumfu. Miejscowi nie zamierzali jednak odpuszczać i w 67 minucie wyprowadzili szybki atak. Defensywa rozwoju nie poradziła sobie z wrzutką z prawego skrzydła, a Fabian Piasecki dopełnił formalności i skierował piłkę do pustej bramki. Niezwykle emocjonujący mecz zakończył się więc zwycięstwem Olimpii Zambrów, które sprawia, że zespół Piotra Rzepki przynajmniej na tydzień wydostaje się ze strefy spadkowej. Po dwóch z rzędu porażkach 0-4 Polonia Bytom w siódmej kolejce przełamała się wreszcie, wygrywając z Rowem Rybnik. W sobotę do Bytomia przyjechała Siarka Tarnobrzeg, która w dwóch ostatnich meczach dwukrotnie dzieliła się z rywalami punktami. W 30 minucie Siarka ruszyła prawą stroną, Stefanik dośrodkował w pole karne, gdzie Łukasz Rylukowski interweniował tak niefortunnie, że przelobował Matko Perdicza i dał gościom prowadzenie. Kolejny atak Siarka wyprowadziła w 41 minucie. Tym razem na lewej stronie uaktywnił się Suchecki, zagrał w pole karne płasko, a napastników Siarki ponownie wyręczyli obrońcy Polonii. Michał Szal był tym, który na kilka chwil przed przerwą zaskoczył własnego bramkarza, sprawiając, że za sprawą dwóch trafień samobójczych po 45 minutach Siarka prowadziła już 2-0. Piłkarze Polonii chcieli zrehabilitować się przed własnymi kibicami za poprzedni mecz w roli gospodarza i porażkę 0-4 z Legionowią, ale po zmianie stron ponownie do ataków ruszyła Siarka. W 53 minucie oko w oko z bramkarzem stanął Daniel Koczon, który uderzył po ziemi, ale nie dał rady pokonać Perdicza. Mimo to niewiele wskazywało na to, żeby Polonia miała w sobotę powalczyć chociaż o jeden punkt. Po upływie godziny gry piłka trafiła do Huberta Tomalskiego. Ten z lewego skrzydła ściął z futbolówką przy nodze do środka, a jego precyzyjny strzał sprawił, że Siarka prowadziła w Bytomiu już 3-0. Tomalski, który do Siarki trafił przed tym sezonem, zdobył w ten sposób swojego trzeciego gola na boiskach drugoligowych i postawił kropkę nad i w meczu z Polonią. Siarka w Bytomiu wygrała pewnie i w pełni zasłużenie. Olimpia Elbląg mierzyła się natomiast w ósmej kolejce z Gryfem Wejherowo. Jedni i drudzy zremisowali swoje poprzednie spotkania, a sobotni mecz nie należał do szczególnie pasjonujących. Pierwsza godna uwagi okazja miała miejsce dopiero w 55 minucie. Szuprytowski zagrał wtedy do Kołosowa, ten przytomnie odnalazł Pietronia, ale dobrze interweniował w tej sytuacji Leleń. 5 minut później odpowiedział Gryf. Po dograniu Ciechańskiego o strzał pokusił się Czerwiński, ale fatalnie przestrzelił. Kolejny atak gości nadszedł w 71 minucie. Tym razem uderzenia spróbował obrońca Gryfa Przemysław Mońka, jednak po jego płaskim strzale piłka minęła lewy słupek bramki Tułowieckiego. Ostatecznie w Elblągu gole nie padły, a gospodarze mogą mówić o prawdziwej klątwie remisów. W ósmej kolejce Olimpia dzieli się z rywalami punktami już po raz szósty. Oprócz starcia w Zambrowie, istotna dla dolnych rejonów tabeli mogła okazać się również rywalizacja w Poznaniu, gdzie do Warty przyjechał GKS Bełchatów. Gospodarze przed tygodniem w niezwykłym meczu zremisowali ze Stalą 3-3, natomiast GKS to jedno z większych rozczarowań początku sezonu. W 29 minucie Warta wykonywała rzut wolny, Paczyński dośrodkował prosto na głowę Dominika Chromińskiego, który pokonał niepotrzebnie ruszającego się z bramki Lenarcika i dał gospodarzom prowadzenie. Do szatni podopieczni Tomasza Bekasa schodzili z korzystnym dla siebie wynikiem, ale po przerwie za odrabianie strat zabrali się zawodnicy z Bełchatowa. W 56 minucie piłka trafiła do Flaszki, ten zagrał z kolei do Dawida Dzięgielewskiego, który pokonał Laskowskiego i doprowadził do stanu 1-1. Dla 23-letniego napastnika GKS-u był to gol zdobyty w drugim meczu z rzędu. Dzięgielewski trafił też przed tygodniem z Olimpią, ustalając rezultat na 2-2. W Poznaniu zawodnicy Warty starali się jednak, aby kolejnego meczu przed własną publicznością nie zakończyć tylko remisem. W 62 minucie gospodarze wykonywali rzut rożny. Po raz kolejny niepewnie zachował się bramkarz GKS-u Paweł Lenarcik, który jednak po chwili zrehabilitował się, broniąc uderzenie Biegańskiego. Kolejny atak Warta wyprowadziła 10 minut później. Tym razem z lewej strony boiska dorzucał Fiedosiewicz, a uderzenie Tomasza Dajewskiego w niewielkiej odległości minęło światło bramki. Starcie dwóch ekip ze strefy spadkowej zakończyło się więc remisem. Ani Warta, ani też GKS po ósmej serii gier nie poprawiły swojej sytuacji w tabeli. Koło brzegu mierzyły się dwie drużyny, które w zeszłym sezonie określić można było mianem królów remisów. Kotwica i Puszcza najczęściej dzieliły się punktami, a w dwóch bezpośrednich starciach tych ekip nie padła choćby jedna bramka. Tym razem o zmianę tego stanu rzeczy od początku starała się Kotwica. W 19 minucie po akcji prawą stroną w kierunku bramki uderzał Piotr Giel, jednak z jego próbą poradził sobie Staniszewski. Krótko po przerwie Puszcza zdołała znaleźć drogę do bramki rywali, jednak gol ten nie został uznany, a w 49 minucie z odpowiedzią ruszyli miejscowi. Sędzia Maciej Pelka błyskawicznie wychwycił zagranie ręką Zagórskiego we własnym polu karnym i wskazał na 11 metr. Piotr Giel pewnym uderzeniem pokonał Staniszewskiego, a Puszcza, podobnie jak w meczu z Olimpią Zambrów, straciła bramkę po strzale z rzutu karnego.
Niepołomiczanie w ostatnich czterech meczach wygrali zaledwie raz, a ponadto przegrali ze Stalą i podzielili się punktami z Błękitnymi i wspomnianą Olimpią. Koło brzegu w 76 minucie podopieczni Tomasza Tułacza stanęli przed okazją po rzucie wolnym pośrednim, wykonywanym z odległości kilku metrów od bramki. Puszcza rozegrała ten stały fragment naprawdę nieźle. Po dwóch podaniach przed doskonałą okazją stanął Marcel Kotwica, ale nie trafił w światło bramki. W końcówce meczu nerwy udzieliły się zarówno jednym, jak i drugim. Zawodnicy obu drużyn skoczyli sobie do gardeł w doliczonym czasie gry, a za uderzenie rywala czerwoną kartką ukarany został Remigiusz Szywacz. Puszczy nie starczyło już jednak czasu na doprowadzenie do remisu, a mecz w Kołobrzegu zakończył się wygraną 1-0 miejscowych. W ostatnim rozegranym w sobotę spotkaniu doszło do małych derbów Mazowsza. Na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej Polonia Warszawa podejmowała ekipę Legionowi Legionowo, która przed tygodniem doznała przed własną publicznością porażki w meczu z Odrą Opole. W Warszawie w 15 minucie piłka trafiła do Pawła Garygi. Ten zagrał po ziemi w pole bramkowe, gdzie niefortunnie interweniował Przemysław Szabat, kierując piłkę obok zdezorientowanego Puska. Krótko po golu na 1-0 Legionowie miała szansę podwyższyć swoje prowadzenie, ale Pusek poradził sobie w sytuacji sam na sam z rywalem. W 19 minucie Polonia wykonywała rzut wolny. Niezastąpiony w takich sytuacjach Mariusz Marczak dośrodkował precyzyjnie w pole karne, gdzie Fabian Pawela bez większych problemów głową skierował piłkę do siatki. Legionowia swój stały fragment gry wykonywała natomiast w drugiej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy. Rzut wolny z odległości ponad 30 metrów od bramki Puska wykonywał Krystian Wójcik i takim fantastycznym uderzeniem nie dał bramkarzowi szans na skuteczną interwencję. Za sprawą tego cudownego trafienia Legionowia prowadziła do przerwy 2-1. Polonia w poprzedniej kolejce przywiozła z Wejherowa jeden punkt, natomiast w sobotę jej sprzymierzeńcem były dośrodkowania Marczaka. W 58 minucie po wrzutce z rzutu rożnego w sporym zamieszaniu najlepiej odnalazł się Przemysław Szabat, który w swoim pierwszym w tym sezonie meczu od razu zdobył dwa gole. Jednego dla Legionowi, drugiego dla Polonii. Jeszcze przed upływem godziny gry na tablicy świetlnej widniał więc rezultat 2-2. W 69 minucie drużynę gości sporo kosztować mogła nieodpowiedzialna zabawa Aleksandara Bajata, który stracił piłkę na rzecz zapaśnika. Napastnik Polonii ograł już nawet bramkarza, ale potem minimalnie chybił, marnując tą dogodną okazję. Czas upływał, a w 92 minucie na lewym skrzydle faulowany był Oświęcimka. Rzut wolny piłkarze Polonii wykonywali jednak dopiero po upływie 84 minut, ponieważ na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej na skutek awarii prądu zgasły Jupitery. Brakująca minuta została dograna po niespełna półtorej godziny, ale nie przyniosła już żadnej godnej uwagi sytuacji. Derby Mazowsza pomiędzy Polonią a Legionowią zakończyły się więc podziałem punktów. Tak prezentuje się komplet rozstrzygnięć w ósmej kolejce. Stalowa Wola wypuściła dwubramkowe prowadzenie i zremisowała z Błękitnymi. Olimpia po emocjonującym meczu pokonała Rozwój, Kotwica wygrała 1-0 z Puszczą, a w rozmiarach 3-0 swoje spotkania wygrały Raków oraz Siarka. Lider z Opola pokonał 2-0 ROW, natomiast w Warszawie, Elblągu i Poznaniu mecze zakończyły się podziałami punktów. Pomimo porażek Puszczy i Radomiaka oraz remisu Błękitnych, kolejność pierwszej piątce tabeli pozostała nienaruszona. Z 9 na 6 lokatę wskoczyła natomiast Kotwica, a spory awans zaliczyła też Siarka. W dole tabeli wygrana nad Rozwojem pozwoliła Olimpii wydostać się ze strefy spadkowej, do której powróciła Stalowa Wola. Na czele klasyfikacji strzelców wciąż Łukasz Pietroń z Olimpii Elbląg. Do grona wiceliderów dołączyli natomiast po tej serii gier Przemysław Brzeziański, Piotr Giel i Tomasz Wróbel. Pierwszy akcent 9 kolejki już w piątek, gdy od godziny 18 Polonia Warszawa grać będzie z Rowem Rybnik. W sobotę dla układu w dolnych rejonach tabeli istotny będzie mecz GKS-u ze Stalą, a niezwykle interesująco zapowiadają się mecze Siarki z Odrą i Puszczy z Rakowem. Jedyne niedzielne spotkanie odbędzie się w Radomiu, gdzie Radomiak będzie mierzyć swe siły z Polonią Bytom.